Stwardnienie rozsiane jest jedną z częściej występujących przewlekłych, destrukcyjnych chorób układu nerwowego, centralnego układu nerwowego. Uważa się, że jest to choroba autoimmunologiczna, to znaczy choroba, której własny układ odpornościowy, immunologiczny pacjenta zwraca się przeciwko własnym tkankom. W tym przypadku przeciwko mielinie, przeciwko białku występującemu w osłonce mielinowej nerwów, axonów. Chciałabym pokazać na wstępie, na czym polega sedno sprawy, czyli sedno zmian w tej chorobie, w centralnym układzie nerwowym. To jest prawidłowa osłonka mielinowa. Warstwy białka są ułożone równo, harmonijnie. Natomiast w chorobie wygląda to w ten sposób, że następuje dezorganizacja warstw, następuje destrukcja, zniszczenie osłonki mielinowej, co w toku procesu zapalnego doprowadza do zwłóknienia i upośledzenia przewodzenia impulsów nerwowych. W zależności od tego, gdzie występują zmiany, w jakiej części centralnego układu nerwowego, takie występują objawy tej choroby. Objawy mogą być bardzo różne i powodują, że jeden pacjent w zasadzie jest niepodobny do drugiego. Każdy choruje trochę inaczej. Choroba dotyczy głównie osób młodych, między 20 a 40 rokiem życia. Chorują w większości kobiety. Występuje choroba głównie w strefie umiarkowanej, w strefie jednocześnie najbardziej cywilizowanej, jeśli chodzi o rozmieszczenie w świecie. Nie wiemy, czy to ma jakieś znaczenie w sensie przyczynowym, czy może właśnie czynniki występujące w świecie cywilizowanym w jakiś sposób przyczyniają się również do występowania tej choroby. Jeśli chodzi o przyczyny, generalnie rzecz biorąc, tak naprawdę nie wiemy, jaka jest przyczyna tej choroby. Istnieją hipotezy. Hipoteza, której hołdujemy w tej chwili bardzo szeroko i którą usiłujemy udowadniać i badać, to jest hipoteza, że jest to choroba z autoagresji, choroba, która dotyczy układu immunologicznego, własnego układu immunologicznego pacjenta i zmiany, które w tym układzie znajdujemy, a znajdujemy ich bardzo dużo, mogą być zmianami przyczynowymi, ale też nie możemy wykluczyć, że jest to efekt tej choroby. Także trudność polega na tym, że trudno jest rozgraniczyć, czy to jest przyczyna, czy to jest skutek. Ale badania idą głównie, koncentrują się głównie na układzie immunologicznym i badania te są niesłychanie ważne, jeśli chodzi o ustalenie postępowania terapeutycznego u pacjentów. Prób postępowania terapeutycznego jest bardzo wiele, są bardzo różne, idą bardzo głęboko. Jeśli chodzi o inne czynniki, które mogą mieć znaczenie, to są czynniki środowiskowe, czynniki powiedzmy występujące w cywilizacji, zatrucia różnymi substancjami, które mogą się przyczyniać do występowania tej choroby. Również na uwagę zasługuje czynnik urazu, zarówno urazu psychicznego, jak i urazu fizycznego. W tej chwili autorytety, które w tej dziedzinie mają wiele do powiedzenia, powiedzmy sobie, podważają tą hipotezę, że jest to choroba z autoagresji, czyli choroba dotycząca wyłącznie układu immunologicznego i że stąd się ona wywodzi. Podkreślają rzeczywiście rolę urazu, zarówno psychicznego, jak i fizycznego. Objawy, które mają Państwo tutaj wyszczególnione, to są zapalenie pozagałkowe nerwu wzrokowego. Jest to objaw, który bardzo często pojawia się na samym początku choroby. Od tego choroba się często zaczyna, że pacjent zaczyna mieć kłopoty z widzeniem. Podwójnie widzi, ma oczopląs, czasami dochodzi do całkowitej utraty wzroku, na przykład na samym początku w ostrym okresie, to się potem wskutek bardzo energicznego leczenia cofa. Tym niemniej to jest często występujący objaw na samym początku choroby. Następnie występują zaburzenia mowy, zaburzenie zartia, zaburzenia połykania, zaburzenia równowagi, zaburzenia czucia, zaburzenia zwieraczy, to jest bardzo przykry objaw, nietrzymanie moczu, nietrzymanie kału, zaburzenia seksualne. Spastyczny niedowład kończyn, to jest bardzo również przykry objaw, polegające na usztywnieniu kończyn i bardzo dokuczliwy dla pacjenta, bo wtedy przyjęcie jakiejkolwiek pozycji jest niesłychanie trudne. Ci pacjenci wpadają ze stanów euforii w stany depresji. Oczywiście przeważa depresja, no zresztą trudno się jest dziwić w takich sytuacjach. Można łatwo domyśleć się, że zmiany, które powstają w centralnym układzie nerwowym są bardzo różne i występujące w bardzo różnych częściach centralnego układu nerwowego. W tej chwili mamy poza objawami klinicznymi na czoło wysuwa się badanie rezonansem magnetycznym. To właściwie stawia kropkę nad i. Jeżeli stwierdzamy w centralnym układzie nerwowym plaki, to znaczy miejsca zmian, to jest to w zasadzie potwierdzenie rozpoznania bardzo ważące na diagnozie. Do badań rutynowych również należy badanie potencjałów wywołanych, które określają nam, jak przesuwa się bodziec centralnego układu nerwowego na obwód. No i wreszcie zmiany w płynie mózgowo-rdzeniowym. Obserwujemy podwyższenie przeciwciał, poziomu przeciwciał w centralnym, w płynie mózgowo-rdzeniowym. Także właściwie na tych czterech filarach opiera się rozpoznanie kliniczne tej choroby. Do badań naukowych stwardnienia rozsianego używane są modele zwierzęce. Modele zwierzęce, które polegają na immunizacji zwierząt przez podawanie antygenów z adiuwantem śródskórnie, co wywołuje powstawanie przeciwciał przeciwko tym antygenom. Te antygeny to są antygeny białek centralnego układu nerwowego. Modele w tej chwili najczęściej używane to jest zapalenie mózgu i rdzenia u szczurów i u myszy. I to są w tej chwili najczęściej używane dwa modele. Można oczywiście i były w przeszłości używane modele na świnkach morskich, nawet na małpach. W tej chwili właściwie głównie używane są modele szczurze i mysie. U tych zwierząt testujemy wszystkie leki, które potem są stosowane w leczeniu stwardnienia rozsianego. I trzeba sobie powiedzieć, że ten dosyć klarowny model zwierzęcy często daje bardzo ładne wyniki działania leków, ale nie zawsze niestety te wyniki powtarzają się w próbach klinicznych u ludzi. Jeśli chodzi o etiopatogenezę schorzenia, to uważamy, że zasadniczą rolę odgrywają aktywowane limfocyty, które pochodzą z obwodu, z bliżej nieokreślonych ognisk na obwodzie, które wskutek tej aktywacji docierają do bariery krew-mózg, przerywają ją i zaktywowane limfocyty, które się dostają do centralnego układu nerwowego, powodują te właśnie zaburzenia, powodują powstanie ognisk zapalnych w centralnym układzie nerwowym, które przechodzą odpowiednie przemiany aż do blizn, które to zmiany przeszkadzają w prawidłowym przechodzeniu bodźców z centralnego układu nerwowego na obwód. Jak wyglądają zmiany bariery krew-mózg, to można tutaj prześledzić. Tu jest takie miejsce, gdzie ta bariera, czyli miejsce między komórką śródbłonka naczyniowego, między komórkami śródbłonka naczyniowego zostaje przerwane, tak zwane tight junction, czyli miejsce spoiwa komórek śródbłonka naczyniowego zostaje przerwane i przez tą przerwę zaktywowane limfocyty dostają się do centralnego układu nerwowego. Więc takim, że tak powiem, sednem całej zmiany to jest właśnie to przerwanie bariery krew-mózg. Wiemy, że ono jest. O pewnych czynnikach, które to powodują, wiemy, ale jeszcze bardzo wielu rzeczy nie wiemy. Jeśli chodzi o leki, które są stosowane w leczeniu stwardnienia rozsianego, w ostrym rzucie stosowany jest w dużych dawkach metylprednizolon i jego pochodne. Polega to na tym, że duże dawki kortykosterydu, bo metylprednizolon należy do grupy hormonów kortykosterydowych, tłumią bardzo silnie odczyn zapalny. I na tym polega, że tak powiem, ta pierwsza sprawa w terapii stłumienia ostrego stanu zapalnego po to, żeby zmniejszyć efekty. To są bardzo duże dawki kortykosterydów w krótkich seriach. Krótkie serie to znaczy kolejne 3 dni, dożylnie po 1 gramie. Ja nie chcę tu dawać recepty, to jest taki tylko przykładowy rzut, że tak powiem, jak to wygląda. Jeśli to nie pomaga, to taki puls, tak zwany puls sterydowy można powtórzyć. Czasem powtarza się jeszcze raz. I na ogół ostre objawy takie postępowanie pozwala stłumić. O tyle jest to ważne, że każdy ostry rzut choroby pozostawia jakiś ślad, pozostawia ślad w centralnym układzie nerwowym taki, który rzutuje na objawy niesprawności pacjenta, prawda? I na ogół tak jest, że każdy rzut jakiś ślad zostawia mniejszy lub większy. I teraz od energiczności postępowania lekarskiego w pierwszym rzucie zależy bardzo wiele. Zależy, czy ten ślad, który zostanie, będzie duży, czy będzie mały. Przy okazji może jeszcze teraz cofnę się do tego, że choroba ta może przebiegać i w większości przypadków przebiega w postaci rzutowo-remisyjnej, czyli jest rzut choroby, potem jest remisja, potem jest następny rzut. Ani liczba tych rzutów, ani wielkość tych rzutów, ani długość remisji niestety są nie do przewidzenia. U każdego pacjenta wygląda to inaczej. Inną postacią jest postać wtórnie nawracająca, wtórnie postępująca. To jest postać, gdzie występuje 1 lub 2 rzuty, a potem pacjent stopniowo, powoli pogarsza się, objawy narastają. I wreszcie jest postać pierwotnie postępująca, gdzie nie ma wyraźnych ostrych rzutów, tylko pacjent zaczyna chorować i stopniowo objawy się pogarszają. I tak jak powiedziałam, jeden pacjent jest niepodobny do drugiego. Każdy choruje w swój specyficzny sposób i nie da się przewidzieć, że u danego pacjenta choroba będzie przebiegała tak albo inaczej. Natomiast jeśli chodzi o inne leki, które stosuje się w różnych postaciach i w różnych formach, to są w gruncie rzeczy wszystkie te leki należą do leków immunosupresyjnych. To znaczy takich leków, które tłumią układ immunologiczny, w tym również układ odpornościowy. I generalnie rzecz biorąc, leki, które zmniejszają ilość przeciwciał, przeciwko własnym tkankom, jednocześnie wpływają na stłumienie procesów odpowiedzialnych za procesy odpornościowe pacjenta. I nieodłączną częścią każdego leczenia immunosupresyjnego, każdego leczenia stwardnienia rozsianego jest upośledzenie odporności. Czyli jest to ten drugi koniec, ta odwrotna strona medalu, która przy stosowaniu leków immunosupresyjnych, a to są podstawowe leki w tej chorobie, niestety ma miejsce. Hitem ostatnich lat, kilkunastu, są leki z grupy interferonów. Stosowany jest interferon beta pod trzema postaciami, Avonex, Rebif i Betaseron. Leki, które modyfikują przebieg stwardnienia rozsianego. Jest to grupa, która działa troszkę odmiennie od poprzednio stosowanych i wpływa na naturalny przebieg choroby u danego pacjenta. Interferon beta jest występującym czynnikiem naturalnym w centralnym, znaczy w układzie immunologicznym i wpływa na czynność tego układu immunologicznego. Wiązano z tym bardzo duże nadzieje, że jeżeli modyfikuje przebieg choroby, przede wszystkim zmniejszając ilość rzutów, zmniejszając częstość rzutów, wydłużając okresy między rzutami, że również będzie wpływać w zasadniczy sposób na niesprawność pacjentów. No niestety okazało się, że ten wpływ na niesprawność jest znacznie mniejszy niż myśleliśmy pierwotnie. Tym niemniej są to leki, które w dalszym ciągu są lekami szeroko stosowanymi, z którymi pacjenci wiążą niesłychane nadzieje. No, ale trzeba powiedzieć, że są to leki bardzo drogie i niestety nie zawsze dostępne. Do grupy leków modyfikujących przebieg stwardnienia rozsianego należy również Copaxone. Jest to lek syntetyczny, peptyd syntetyzowany z 4 aminokwasów, który również działa w podobny sposób, aczkolwiek mechanizm jego nie jest zupełnie jasny, ale też zmniejsza ilość rzutów. Metotreksa, cyklofosfamid, kladribina, wszystkie one działają immunosupresyjne na układ immunologiczny i na tą część, która odpowiada za powstawanie stwardnienia rozsianego, ale jednocześnie obniżają w sposób znaczący odporność pacjenta i niebezpieczeństwem stosowania tych leków jest upośledzenie odporności, a więc podatność na infekcje. Jednym z leków stosowanych ostatnio, to znaczy próby nad tym lekiem trwają od roku, to jest lek, który skierowany jest przeciwko cząsteczkom adhezyjnym, przeciwko integrinie alfa-4, która to odpowiada za to właśnie miejsce przerwania bariery krew-mózg. No, wydawałoby się, że jest to lek już tak wyspecjalizowany. Jest to przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko cząsteczkom adhezyjnym. Że to będzie właśnie ten celny strzał w samo jądro, że tak powiem, zmian. I rzeczywiście ten lek, to co wiemy na podstawie ostatnich prób ostatniego roku, rzeczywiście zmniejsza ilość rzutów do 70, znaczy o 70%, czyli to jest no, o tyle zmniejsza, że właściwie żaden z dotychczas stosowanych leków aż tak nie zmniejsza ilości rzutów. Ale niestety no, ma tą drugą stronę, że również upośledza procesy odpowiedzialne za odporność pacjenta i że ci pacjenci wobec infekcji są również bezbronni, jak w przypadku innych leków immunosupresyjnych. od 99 roku, kiedy ogłoszono po raz pierwszy wpływ statyn, że statyny, leki, które obniżają poziom cholesterolu, również mają działanie zmniejszające ilość rzutów w stwardnieniu rozsianym. Jest to bardzo interesujące znalezisko, no ale jesteśmy na początku drogi, nie wiadomo jak się te badania dalej rozwiną, w każdym razie ten wpływ jest niewątpliwy. Stwierdzono również z takich ciekawostek ostatnio, że w tych miejscach zmian w centralnym układzie nerwowym, w stwardnieniu rozsianym zwiększa się ilość receptorów histaminowych typu H1 i znowu leki antyhistaminowe mogą tu mieć znaczenie w leczeniu stwardnienia rozsianego. Są to bardzo interesujące spostrzeżenia, bo zarówno leki antyhistaminowe, jak i statyny są lekami dawno znanymi i nikt nie podejrzewał, że akurat w stwardnieniu rozsianym będą miały znaczenie. Te ostatnie ciekawostki podkreślają tą rolę komponenty alergicznej w powstawaniu stwardnienia rozsianego. Chciałabym się dłużej zatrzymać nad badaniami, które prowadzimy w naszej pracowni. To jest nad zastosowaniem metody tolerancji, wywoływania tolerancji immunologicznej przez podawanie małych dawek antygenów, które są odpowiedzialne za powstawanie stwardnienia rozsianego. Są to badania, które, znaczy sama metoda jest metodą starą, jest metodą stosowaną właściwie na początku wieku XX. Była to metoda stosowana do odczulania pacjentów uczulonych na białkokurze. I w owych czasach sprawdziła się i pracowała przez pewną ilość lat, potem została zarzucona i w momencie, kiedy choroby z autoagresji stały się problemem, a te choroby z autoagresji to nie jest tylko stwardnienie rozsiane, to są również kolagenozy, to jest również cukrzyca typu 1 młodzieńcza, to jest również zapalenie tęczówki. Także jest cała grupa chorób, które są traktowane w ten sam sposób jako choroby z autoagresji. Otóż powrócono do tej metody zarówno w chorobach reumatoidalnych, jak i w stwardnieniu rozsianym zaczęto podawać maleńkie dawki antygenów odpowiedzialnych za powstawanie tych chorób, wywołujących powstawanie przeciwciał przeciwko tym antygenom. I w przypadku stwardnienia rozsianego przed około 10 lat profesor Weiner z Harvard Medical School zastosował zasadowe białko mieliny, czyli jedną z komponent składowych mieliny, do podawania doustnego w małych dawkach po to, żeby zmniejszyć, żeby wywołać tolerancję immunologiczną i zmniejszyć wytwarzanie przeciwciał przeciwko własnej mielinie. I te badania przeprowadzone na modelu zwierzęcym dały bardzo obiecujący wynik. Natomiast w próbie klinicznej niestety nie potwierdziło się to. Wynik placebo był taki sam jak wynik po stosowaniu zasadowego białka mieliny. Być może, że nie było to fortunnie dobrane białko, bo jak wiemy to antygeny wywołujące powstawanie przeciwciał przeciwko mielinie, niekoniecznie to musi być zasadowe białko mieliny, to może być mak, to może być mok, to mogą być lipopolisacharydy. Jest tych czynników więcej. Pomysł profesora Lipkowskiego, który spreparował hydrolizat białek rdzenia kręgowego, czyli całą gamę, cały wachlarz antygenów, które mogą być zaangażowane w proces wytwarzania przeciwciał i proces wywoływania stwardnienia rozsianego. Podajemy do ustnie w małych dawkach ten właśnie hydrolizat, to znaczy rdzeń kręgowy, wieprzowy, traktowany procesami hydrolizy, a następnie procesami trawienia enzymami naturalnie występującymi pepsyny i chymotrypsyny, doprowadza do tego, że te białka są pocięte na drobne peptydy i wierzymy, że te część z tych peptydów może być zaangażowana w procesy przyczynowe powstawania stwardnienia rozsianego. I w tej chwili przeprowadziliśmy szereg serii badań na modelach zwierzęcych i te badania dają bardzo obiecujące wyniki, mianowicie zmniejsza się ilość przeciwciał skierowanych przeciwko mielinie, zmniejsza się wielkość testu opóźnionej wrażliwości, stwierdzamy zmniejszenie, złagodzenie objawów występujących u zwierząt. Te objawy, mniejsza ilość zwierząt choruje. Jednym słowem, oczywiście nasze badania idą głębiej, badamy również ultrastrukturalne zmiany w barierze krew-mózg, zmiany, które występują w tym modelu u zwierząt, które są traktowane naszym preparatem, są mniejsze albo ustępują całkowicie. Stwierdzamy również zmiany w enzymach, które są odpowiedzialne za uszkodzenie bariery krew-mózg. Ostatnie nasze badania z metaloproteazami dały bardzo ciekawe wyniki w procesie zapalenia mózgu i rdzenia eksperymentalnego. Ilość proteaz zwiększa się, natomiast po zastosowaniu naszego preparatu w grupie zwierząt badanych ta ilość wzrasta o 30%. W związku z tym wiążemy, że tak powiem, duże nadzieje, że być może taki hydrolizat zastosowany u pacjentów miałby może szansę powodzenia. Także stoimy przed momentem projektowania badań klinicznych. Pacjenci często pytają, jak odróżnić drętwienia po prostu występujące z powodu schorzeń kręgosłupa od takich drętwień, które mogą być zwiastunem stwardnienia rozsianego. No niestety muszę powiedzieć, że nie ma sposobu, żeby pacjent sam odróżnił. Jeżeli występuje drętwienie, mrowienie, zaburzenia czucia, to zawsze dobrze jest udać się z tym do neurologa, bo wtedy trzeba wdrożyć jeżeli to są uporczywie nawracające objawy, trzeba wdrożyć cały proces diagnostyczny, prawda, żeby potwierdzić, ewentualnie wykluczyć, a może tak lepiej powiedzieć, wykluczyć, że nie kryje się za tym początek stwardnienia rozsianego. W tej chwili ten proces troszkę uległ przyspieszeniu, ponieważ mamy rezonans magnetyczny do dyspozycji, który, jak mówiłam na początku, jest zasadniczym narzędziem, które potwierdza rozpoznanie stwardnienia rozsianego. Także rozróżnienie musi być zrobione przez specjalistę, także nie ma takiego magicznego sposobu, żeby powiedzieć, o, zmętwiała mi noga, ale to jest na pewno to, albo prawda, wpadać w przerażenie, że to może być stwardnienie rozsiane. Niewątpliwie tego rodzaju objawy trzeba skonfrontować u specjalisty. O tyle jest to istotne, że w tej chwili no, jednak opinie neurologów przechylają się w tym kierunku, że im wcześniej rozpoczynamy leczenie stwardnienia rozsianego, chociaż powiadam, to leczenie to żadne z tych leków, o których mówiłam, nie prowadzi do wyleczenia. Tym niemniej wcześniejsze reagowanie może zapowiadać łagodniejszy przebieg. Okres trwania choroby to jest wiele lat. Uważamy, że ta choroba, sama choroba, nie wpływa na długość życia. To znaczy pacjent żyje tyle lat, ile by żył bez tej choroby. Czasami oczywiście zdarzają się powikłania typu jakichś gwałtownych infekcji, trudnych do opanowania, które albo no najczęściej to są niestety infekcje, które bywają przyczyną skrócenia życia pacjenta, ale zasadniczo sama choroba jako taka nie wpływa, nie skraca życia pacjentowi. Pacjent żyje, ale ma duże trudności do pokonania.